Dzień dobry moi drogie strzelce, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania miesięcznego lunarnego. Zaczynamy energią nowiu w Skorpionie, przechodzimy przez pełnię i kończymy, słuchajcie, kilka dni przed nowiem grudniowym, nowiem w waszym znaku. A teraz zaczynamy. Nów. Nie wiem do końca, co mam wam powiedzieć, szczerze mówiąc, bo tutaj może być tak, że albo ci się nie chce po prostu o coś walczyć i odpuszczasz, no albo ale ty odpuszczasz, ale myślę sobie, masz do czynienia z osobą, która jest wręcz nieracjonalna i to ona się pokazuje bardzo silnie i swoje intencje tworzy i kreuje bardzo silnie właśnie w okolicy nowiu. Wydaje mi się może też na ten moment, że jest ci, póki co jest ci ciężko określić jasno. Jasność wypowiedzieć swoją, znaczy tak, jasność dogadać się z kimś. Nie wiesz jak coś poukładać. Nie wiesz dlaczego się rozsypało. I co więcej przychodzi Nów i on tutaj pokazuje taką energię z gatunku. Nadal nie widzę dobrego rozstrzygnięcia tej sytuacji. Przy okazji nowiu, tak jak powiedziałam, kolejny scenariusz, może się uaktywnić ktoś trochę, powiedziałabym, niespełna. Wiecie czego? No tak. Co więcej, wasza następna energia, co prawda to jest strzelcowa energia. Czujesz zmęczenie, że powiedziałabym takie obciążenie różnymi sprawami, tak? Przeciążenie, dużo obowiązków, dużo się dzieje, nie wiem w którą stronę de facto. Jest jakieś zamieszanie, dużo informacji. Te informacje powodują, że czujesz się tym przytłoczony, drogi strzelcu. To jest jeszcze taka energia. Dąż do jasności tej sytuacji. Dąż do jasności sytuacji. Staraj się zadbać o po prostu klarowność, jasność, o transparentność. Koniec. To jest 7 dni po nowiu. Tutaj brakuje transparentności albo jest do połapania tyle informacji, tyle wiadomości, że to może wzbudzać taki, powiedziałabym, kołtun mentalny, nie? To później z kolei, ale też dużo do zrobienia być może właśnie i tym się trzeba zająć i tamtym się trzeba zająć i tutaj z kolei czujesz na sobie już to obciążenie tymi sprawami. 7 dni po nowiu, tutaj pokazuje się taka energia z gatunku, okej, już wiem na czym w pierwszej kolejności powinienem się skoncentrować, już wiem na czym się skupić, tak? Już wiem, jak sobie ułożyć priorytetami to całe zamieszanie. Już wiem, co jest dla mnie najważniejsze w tej sytuacji, a co może zaczekać. Także trochę też cierpliwości, drogie strzelce, szczerze mówiąc. Tak, tu jesteście wy później. Okej. 11 dni po nowiu. I tutaj jakby przede wszystkim przychodzi energia bardzo taka, powiedziałbym, harmonijna. Po drugie, już nie możecie czuć, że jest jakiś pośpiech ogromny, że jest tempo narzucone wam dosyć duże i to nie służy, prawda? Więc to tempo się wyrównuje około 11 dni po nowiu. Pomalutku, krok za krokiem do przodu, bo to jest ta faza księżyca, która mówi okej, pomału do przodu właśnie, pchamy sprawy do przodu, jesteśmy zaangażowani. A ćwiczymy cierpliwość, zaufanie do tego, że cokolwiek tu się wydarzyło wcześniej, to po prostu sobie z tym poradzimy, więc też oddychaj, drogi strzelcu, spokojnie i zobacz, pełnia, a ty masz energię cesarzowej. Czyli niewątpliwie w tym, z tego całego zamieszania, ty to tak odbierasz, uważam, poukładałaś sobie pewne sprawy, wydobyłaś pewne sprawy, ułożyłaś sobie coś priorytetami, wiesz, co jest dobre, co jest złe, czego chcesz, czego nie chcesz, to mniej więcej taka energia. Tu w czasie pełni też dobrze jest się skoncentrować, że tak powiem, na życiu rodzinnym, na domu, na dziecku, na żonie, na mężu i tak dalej.
Okej, okay. Zadbać o siebie też. Jeśli będziesz się czuł przepracowany, przepracowana, to jest dobry moment, żeby zadbać o siebie. Tutaj karty sugerują, tak? Po prostu, żeby zadbać o siebie. No tak. Ale początek jest przytupiasty, drogie moje strzelce. 9 monet. Jest dobrze, jest dobrze. Idziemy w dobrą stronę. Tu już masz więcej czasu na odpoczynek, na relaks. Sprawy są poukładane. Jesteś o siebie, że tak powiem, zadbałeś o siebie w takim znaczeniu. Zaopiekowany jesteś, zaopiekowana jesteś. No, ciekawe bardzo, co tutaj się dzieje, bo wydaje mi się, że ilość informacji, jakichś zadań, jakichś działań, no wręcz się wysypie. Tak? Tego będzie tak dużo dla Ciebie. I to może powodować, że po prostu to zderzenie się z tą rzeczywistością, próba uporządkowania tych spraw, ona będzie dla Ciebie po prostu opresyjna. Opresyjna. Uważaj, drogi strzelcu, żeby ktoś niechcący nie wciągnął Cię w jakieś kłopoty, w jakąś opresję. To jeszcze chciałam powiedzieć. W jakąś opresję. Tu też wszystko dobrze się skończy, ale to już jest w ogóle inny scenariusz. Chciałam powiedzieć, że ktoś jest niespełna, nie powiem czego, już mówiłam to wcześniej, i ta osoba jakby wciąga Cię w jakąś opresję. I tutaj absolutnie jest potrzebna transparentność, pełna transparentność. To był drugi scenariusz. Pełna transparentność, która Cię wyswabadza z tej sytuacji. Dobrze, wszystko jest. Kurczę, powiem Wam tak. Tutaj te pierwsze trzy karty, myślę sobie, matko i córko. Co ten strzelec będzie robił? Co tam się dzieje? Co on tak czyta? W ogóle ile jest tych informacji? To po prostu, kto by to udźwignął mentalnie, nie? Żeby jakby przebić się przez te wszystkie, że tak powiem, historie, nie wiem, jakieś zasady, nie wiem co, ale dużo, dużo informacji. Możesz być zmęczony, być może będziesz potrzebował więcej czasu, drogi strzelcu, właśnie, żeby nabrać jakiejś wprawy, żeby się trochę zorganizować bardziej, żeby dążyć do transparentności, ale to po prostu kończysz ideolo ten rozkład. Bo tutaj około 21 dni po naszym nowiu jest as kielichów, czyli jakby zgromadziłeś jakąś wiedzę już, prawda? Dowiedziałeś się co i jak. Wiesz, jak dokonać poprawek, żeby drugi raz w tym galimatiasie się być może nie znaleźć informacyjnym. I jesteś zadowolony. Dodatkowo 25 dni po nowiu absolutnie z dużą taką pewnością siebie stawiasz czoło pewnym sprawom. Podejmujesz wysiłek, żeby coś dokończyć, żeby coś pozamykać, żeby tego nie ciągnąć w nieskończoność, z czego nie chcesz ciągnąć w nieskończoność, bo chcesz sobie zrobić miejsce na nowe rzeczy, tak? Żeby się uwolnić od czegoś, no to uwalniasz się z taką dużą charyzmą. Od opresji. Organizujesz sobie sprawy i to też daje Ci wolność, bo tutaj jest coś niezorganizowane, albo po prostu ktoś Cię zarzuca informacjami i trzeba się odnaleźć w tej sytuacji. Dobra, słuchajcie, teraz zapraszam Was do drugiej części czytania, ok? Więc przygotuję karty. Ok, moi drogie strzelce, zobaczmy zatem, co jeszcze karty chcą Wam powiedzieć i jakie informacje mają dla Was na najbliższy czas, na nasz miesiąc księżycowy. Nowa praca, projekt, zadanie. Ważna jest uprzejmość, ważne są relacje z ludźmi. Ona przyniesie Ci dużo, dużo szczęścia, spełnienia, zadowolenia. Pomoże Ci osiągnąć jakąś stabilizację w życiu. Być może trzeba się przeżyć przez jakieś informacje, zanim do tego dojdzie. To nam pokazał pierwszy rozkład. Szansa na bardzo fajną randkę.
Na randkę z kimś, kto jest ustabilizowany, kto wie, czego chce, to chciałam powiedzieć, moje drogie strzelce, na spotkanie gdzieś, przypadkowo, nie wiem, gdzieś w czasie jakiegoś waszego wyjścia z kimś innym, na przykład gdzieś przy barze, drinuś, drin. I później, słuchajcie, jakby to spotkanie przenosi się gdzieś dalej, tak ja czuję. Albo przynajmniej jest bardzo fajne, w ogóle bardzo owocne spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi, biesiadujecie, rozmawiacie i za tym stoją jakiegoś rodzaju sprawy zawodowe bądź materialne. A z kielichów to wy. To nam się powtórzyło, powtórzyły nam się karty, czyli rzeczywiście i powtórzyły nam się karty, czyli strzelcu, mój drogi strzelcu, jeśli będziesz w najbliższym czasie dealował ze zmęczeniem natury fizycznej wynikającej z ilości informacji i działań, które musisz wykonać, przecedzić, kurczę, zapoznać się, przeczytać, przeprocedować, to bardzo silnie karty mówią, dobra, ale tu jest czas dla Ciebie, co mam powiedzieć. Przede wszystkim pokazujesz się jako osoba sukcesu, więc tego się trzymajmy. Natomiast ta osoba sukcesu, bo to może być kobieta sukcesu, mężczyzna sukcesu, to jest czytanie ogólne, jak wiemy, i tego się trzymajmy. Ten sukces jest wypracowany, prawda? Nie spadł nam z nieba. Super, że jest. Natomiast pamiętajmy, że żeby rozgraniczyć trochę. Życie zawodowe od osobistego, tak czuję ja. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, drogi strzelcu, kurczę. Chciałam powiedzieć, drogi strzelcu, że naprawdę powinieneś zadbać o chill, no, o relaks. W momencie, kiedy na przykład, o przepraszam, trąciłam statywem, gdzie na przykład pracujesz dużo przy biurku, tak? Masz pracę siedzącą. Bardzo mocno to się pokazało, szczerze mówiąc. To jest nawet pokazało się dla osób, które mają jakąś przewlekłą historię, jakieś sanatorium albo miejsce, gdzie są specjalne zabiegi, specjalne usługi, które pomagają zniwelować ból czy dolegliwości związane no właśnie ze schorzeniem. Też się pokazało jako fajnie, żebyś o tym pomyślał, a jeśli planowałeś to zrobić, to się nam pokazało w kartach jako dobry czas do tego, żeby właśnie no, zadbać o to, pomyśleć o tym. Okej? Jest strzelec, który tutaj randki. Z jakiegoś powodu ta randka się pokazała. Ale teraz tak, dlaczego ty o tym myślisz, o tej osobie będziesz myślał, że to nie jest do końca to, że nie spieszysz się, trochę karty też tak sugerują, słuchaj, no nie spiesz się tak do tej miłości, szczerze mówiąc, zostań trochę wolnym strzelcem, ten wolny strzelec nam się pokazał. Może tak, no bardzo ciekawe, bo pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że jest tutaj strzelec, który kogoś ciekawego spotyka, ale z jakiegoś powodu wolisz zostać wolnym strzelcem. Freelancerem. Albo przynajmniej nie od razu odkrywać się tak przed tą osobą. Co więcej, karty to tak naprawdę sugerują. Żebyś na tym pierwszym, drugim spotkaniu jakby nie ujawniał tej osobie jakichś wrażliwych informacji o sobie samym, prawda? To bardziej dla singli, dla osób, które randkują. Powiedziałabym, że między tobą a tą osobą będzie różnica statusu materialnego. To jeszcze chciałabym powiedzieć, więc też spokojnie. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem ona powinna jakby kierować się, być zmotywowana do tego, żeby osiągnąć w życiu coś więcej, żeby wasz poziom się zrównał. W innych okolicznościach ta relacja cię obciąży obowiązkami, zobowiązaniami i tak dalej. Za dużo weźmiesz na siebie, to karty pokazały. Więc jeśli jest tutaj singielka, tak myślę sobie, strzelczyczka, która nie jest pewna jakiegoś pana, on dobrze wygląda, ładnie pachnie, to pamiętaj, że ten piękny książę może mieć swoją ciemną stronę. Ciemną stroną jest jakiś brak. I tutaj karty mówią na spokojnie, nic na szybko, bez pośpiechu, bo trochę cię dociśnie ta relacja, tak?
Więc będzie moment, to tak, ale bardziej dla singli, dla osób, które się dopiero spotykają, randkują. Sprawdźcie sobie ascendant, jak zawsze, prawda? Będzie czas, gdzie zechcesz moim zdaniem ewentualnie bardziej się otworzyć. No tu jest miłość, ale po jakimś czasie. O Jezu. Miłość po jakimś czasie. Jest też strzelec, który przed miłością ucieka. Kochasz kogoś i uciekasz przed tą osobą. Uciekasz w swój świat, uciekasz w swoje zajęcia. Nie przyznajesz się sam przed sobą, sama przed sobą, że zależy ci na tej osobie. I tutaj też karty pokazują w pewnym momencie, że już dłużej nie byłbyś w stanie, nie byłabyś w stanie tego udawać. Uciekać przed tym uczuciem i pokazuje się miłość. To jest kolejny scenariusz. Miłość, no taka powiedziałabym absolutnie, której najprawdopodobniej niczego nie będzie brakować. Kolejna informacja. Tak, moje drogie strzelce. Bo teraz sobie myślę, okej, poznajesz kogoś albo spotykasz się z kimś niby niezobowiązująco i tutaj jesteś trochę na tą osobę zamknięty, nie otwierasz się emocjonalnie, bardzo chronisz swoją przestrzeń, bardzo chcesz, że tak powiem, utrzymać ten swój dystans, status singla, tą swoją niezależność, a w pewnym momencie po prostu dopada cię to uczucie. Dopada cię to uczucie. Tak o tym myślę ja. Tak o tym myślę ja. Dopada cię to uczucie. I wydaje mi się, że obie strony nie mogą przestać o sobie myśleć. Albo nie mogą przestać myśleć o tym, jak ruszyć do przodu ze swoim życiem. Lub jak ruszyć do przodu z jakimś wspólnym planowaniem. Ułożyć sobie plan i ruszyć do przodu. Nie mogą przestać o tym myśleć. Dziwne czytanie, moje drogie strzelce. To nie jest raczej dla par, szczerze mówiąc. Dla mnie bowiem tutaj mamy ewidentnie flirt, uwodzenie. Ewidentnie dwójkę ludzi, którzy no, nie są w stałych związkach, tak to określę, i po prostu spędzają ze sobą czas. To może być nowa znajomość zupełnie, tak? I zobaczcie, jaki jest progres monetowy na stole. Od szansy na znajomość do strzelca, który dobra, jest mi dobrze tak jak jest, jestem singlem szczęśliwym, do dziesiątki monet, czyli do, powiedziałbym, czegoś, co daje pełną jakąś możliwość na spełnienie realne. Ale jest też, tak jak powiedziałam, ale. Oczywiście, że jest ale przestroga, no bo jest, no to więc mówię, dla pań, które, lub panów, które będą poznawać właśnie nową osobę, no to jakby uwaga, uwaga, bo tak jak mówię, między wami jest jakaś rozbieżność natury monetowej i tutaj te energie powinny się wyrównać. W innych okolicznościach obciążą którąś ze stron, moim zdaniem ciebie za bardzo obciążą. Ciebie za bardzo obciążą. Ale później możesz sobie myśleć, dobra, pal licho, wykazał się, jest ambitny, wykazała się, jest ambitna, zaryzykuję. Bo już dłużej nie mogę się powstrzymać. Chcę poznać bliżej tę osobę, tak? Więc słuchajcie, no przed miłością no, nie uciekniesz, znaczy nie uciekniesz. No możesz uciekać przed miłością, drogi strzelcu, ale ta miłość tu jest i ona po prostu cię dopada w pewnym momencie. Przybiega do ciebie, królowa kielichów. Drogi strzelcu, do pana teraz jakiegoś strzelca mówiłam. Przybiega w podskokach. Królowa kielichów, cyk. Jest. Dziękuję bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.